Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas wizyty w Korei Południowej spotkał się ze swoim odpowiednikiem oraz z przedstawicielami przemysłu zbrojeniowego. Dziś wicepremier Mariusz Błaszczak rozpoczął trzydniową wizytę w Korei Południowej. Już pierwszego dnia spotkał się z przedstawicielami władz oraz z prezesem koncernu, który produkuje czołgi K2. Perspektywy wzmacniania wojska polskiego są bardzo dobre. W ramach komitetu, który powstanie za dwa dni, podpiszemy porozumienie z moim koreańskim odpowiednikiem. W ramach tego komitetu zostaną powołane zespoły, które będą zajmowały się poszczególnymi rodzajami uzbrojenia, ale także współpracą naukowo-badawczą, a więc patrzymy w przyszłość, chcemy wspólnie rozwijać nowe technologie. W środę szef MON weźmie udział w oficjalnym rollout, czyli uroczystym wyprowadzeniu z zakładów Kai Factory pierwszego samolotu FA-50 Fighting Eagle z kontraktu dla Polski. Współpraca między Polską a Koreą Południową jest bardzo zaawansowana. Pierwsze czołgi już są w Polsce. Pierwsze armatochałbice K9 także są już na wyposażeniu 16 Dywizji Zmechanizowanej. Na wyposażenie wojska polskiego trafią także samoloty FA-50, które zastąpią postsowieckie samoloty. Nasze działania są skoncentrowane na tym, żeby zastąpić postsowiecki sprzęt sprzętem nowoczesnym. Sprzęt koreański należy do najnowocześniejszych, podkreślił wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błach.